Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Stanisław Janecki. Teraz porozmawiamy z panem profesorem Kazimierzem Kikiem, politologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Szanowny panie profesorze, czy koalicjanci Zjednoczonej Prawicy tylko się wzajemnie droczą, straszą i robią różne podchody, czy jedność i spójność Zjednoczonej Prawicy jest faktycznie zagrożona? Jedność i spójność Zjednoczonej Prawicy jest faktycznie zagrożona z dwóch powodów. Po pierwsze, w Zjednoczonej Prawicy mamy jednego lidera głównego i dwóch liderów pobocznych. Pomiędzy tymi trzema postaciami istnieje absolutna i całkowita rozbieżność interesów, taktyki i strategii. To znaczy, rozbieżność interesów pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a pozostałymi liderami pomniejszych ugrupowań polega na tym, że Jarosław Kaczyński zdecydowanie, absolutnie, sam praktycznie rzecz biorąc decyduje o sprawach podstawowych ukierunkowań polityki Zjednoczonej Prawicy. I to jest naturalne. To jest naturalne, ponieważ dwie pozostałe partie są partiami no niewiele znaczącymi w sensie wyborczym. Ale z drugiej strony to na czele stoją liderzy, którzy mają aspiracje wyrastające ponad ich możliwości. A jednocześnie pamiętajmy o tym, że Zjednoczona Prawica nie jest monolitem programowym i ideowym. Tam jest pan Gowin, który jest zupełnie z innej parafii, bo to jest lider praktycznie zupełnie bezideowy, ale jednak o takim nachyleniu konserwatywno-liberalnym, co nie pasuje praktycznie do ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani do Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że był już w Platformie i okazało się, że to za mało dla niego. Teraz jest w PiSie, okazuje się, że to co innego. Panie profesorze, a jeśli to jest w jakiejś części, przepraszam, użyję brzydkiego słowa, podpucha, żeby trochę o tym na zewnątrz mówić, mobilizując wewnątrz także liderów tych ugrupowań koalicyjnych i całą koalicję do tego, żeby jednak jakoś się porozumiała. Czy to już się wymknęło spod kontroli? Ja myślę, że wymknęło się. Cele rozbieżne pomiędzy liderami, aspiracje rozbieżne pomiędzy liderami, charaktery rozbieżne pomiędzy liderami. Szukam jeszcze, co byłoby spójne. Spójne jest tylko dążenie do utrzymania się u władzy, ale wydaje mi się, że to staje się coraz to słabsze. A jaką analogię moglibyśmy tu zastosować? Przypadek AWS-u, czyli ostatnie, ja wiem, półtora roku rządów AWS-u, które wszyscy z wszystkimi wojowali i potem nie było co zbierać? Czy lepszą analogią byłby przypadek SLD od maja 2004 roku, kiedy to Aleksander Kwaśniewski zmusił do odejścia Leszka Millera, był Marek Belka, a potem w wyborach w 2005 roku SLD miał wynik czterokrotnie gorszy od tego z roku 2001. Ja myślę, że raczej pierwsza koalicja z 2005-2007 tu bardziej pasuje, aczkolwiek różnorodność partii jest troszkę inna. Ale sprawa zasadnicza to na polskiej scenie politycznej nie ma jedności, to nie ma tendencji albo mentalności wśród tak zwanych liderów do działania wspólnego. To znaczy nie ma tutaj głów o profilu demokratycznym, to znaczy profilu wymagającym po pierwsze elastyczności, po drugie zdolności do dialogu z innymi i po trzecie umiejętności zawierania kryzysów. To jest taki, na naszej polskiej scenie politycznej dominuje jednak po pierwsze duża przypadkowość przywódców, liderów, raczej nie przywódców, nie ma przywódców, liderów, duża przypadkowość liderów. Drogi kariery politycznej są pokrętne, niezwykle pokrętne i na ogół premiowane są niekonsekwencje w polityce. To znaczy przechodzenie z obozu do obozu jest premiowane wyżej niż dalsze pozostawanie w obozie na marginesie tego obozu. Więc ja myślę sobie, że polska polityka
klasa polityczna, polityka staje się bezideowa, bezprogramowa. No i to, co pan mówi, to by wskazywało, że jest trochę zdemoralizowana. Całkowicie, całkowicie. Znaczy nie tyle słowo zdemoralizowana, co nie ma wytworzonego w sobie pewnego profilu, takiego genotypu intelektualno-ideowego, który by kazał koncentrować się w polityce na wizjach, na system, znaczy na konsekwentnym dążeniu do realizacji raz założonych celów, a te raz założone cele nie stanowią fundamentu tych ruchów, ponieważ jak wiemy, politycy dzisiaj, szefowie partii poszczególnych, aby dowiedzieć się, jaki mieć program, jadą do ludzi i pytają. To znaczy, no to śmieszne jest, bo to oni powinni wiedzieć oczywiście. To powinni być liderzy na miarę tego, żeby potrafili, mieli w sobie coś do powiedzenia, zaoferowania. No to dotknął pan profesor tej drugiej strony, o którą chciałem zapytać. Co w zamian w takim razie? Jeszcze 3 tygodnie temu Borys Budka w słynnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej, słynnym dlatego, że wszyscy się na niego rzucili, że no nic nie można zrobić, system, agenda polityczna jest taka, że trzeba czekać do tych wyborów w 2023 roku, a nie minął tydzień, kiedy wylała się na niego fala krytyki i już zaczął mówić, że tak, jesteśmy gotowi w każdej chwili do wcześniejszych wyborów i do rządu technicznego. Czy opozycja jest w stanie stworzyć ów rząd mityczny, techniczny i czy jest przygotowana do wyborów? Z taką samą konsekwencją, z jaką dzisiejszy rząd się boryka. To znaczy, opozycja jest jeszcze mniej zjednoczona. Zaraz powiem dlaczego. Otóż Prawo i Sprawiedliwość, jakkolwiek by nie oceniać Prawa i Sprawiedliwości, postawił swojej polityce na najszersze grupy społeczne, czyli na najszerszy zestaw polskiego wyborcy. To znaczy na tego, który posiada najmniej, na tego, który jest zmarginalizowany w procesach transformacji, na tego najbardziej potrzebującego. I tu, gdyby udało się być konsekwentnym, to znaczy gdyby ta opcja była szczera z bólu wewnętrznie, to Prawo i Sprawiedliwość rządziłoby długo i szczęśliwie. Natomiast ta opcja nie była szczera, bo opcja jest instrumentalna. W moim przekonaniu to znaczy, po to jesteśmy socjalnymi, żeby zdobyć i utrzymać władzę, a nie po to, żeby realizować konsekwentnie swój plan ugrupowania prosocjalnego. Ponieważ nie można zrealizować tego planu, ponieważ nie jest się z gruntu ani lewicą socjalną, ani partią dostosowaną do potrzeb polityki rynkowej i tego podłoża ideowego neoliberalizmu, który dominuje dzisiaj w Europie. I to jest takie szarpanie. Jedynym czynnikiem, który tą partię w tej chwili trzyma mniej więcej na powierzchni polskiej polityki, to znaczy ma największe poparcie ciągle, to adresat. Bardzo słusznie dobrany adresat, mianowicie potrzebujący. Tyle tylko, że ta gra jest na krótką metę, ponieważ coraz to mniej będzie ta partia mieć coś do dawania. Panie profesorze, jest ten program Nowego Polskiego Ładu, który ma być także wrzuceniem takiego szybkiego biegu modernizacji Polski i wyjścia naprzeciw tym, którzy mają wysokie aspiracje. Nie ma. Cała polska polityka jest pełna obietnic. Rysowania pięknych planów. I niech pan wymieni chociaż jeden plan, który został zrealizowany. Plan Balcerowicza. I do dzisiaj przeklinamy Balcerowicza za to, że się uda. Musimy kończyć. No miejmy nadzieję. Te wskaźniki makro wskazują, że Polska jest jednak innym krajem niż była jeszcze w 2015 roku. Gdyby nie pandemia, to by było jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Pan profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję.